Łukasz Warzecha, Polska na serio, kłaniam się Państwu. Dzisiaj ze mną w studiu Piotr Maciążek, ekspert portalu Strefa Inwestorów. Witam Cię, Piotrze. Państwu. I też autor bloga pod adresem maciążek.substack.com. Piotr Maciążek, ekspert rynku energetycznego. Ale tu muszę powiedzieć, że przed programem rozmawialiśmy też o zupełnie innych sprawach, o Twoich doświadczeniach związanych ze służbą zdrowia w okresie covidowym. No nie będziemy tej rozmowy ciągnąć tutaj, ale muszę to po prostu powiedzieć, chociaż będziemy rozmawiać o energetyce, o surowcach z Rosji, ale muszę to powiedzieć, że Twoja relacja z miesięcy spędzonych w bliskim kontakcie ze służbą zdrowia w okresie epidemii jest po prostu wstrząsająca, aczkolwiek nie jest zupełnie nowa, bo mnóstwo takich sygnałów dostawałem od różnych osób. No ale tutaj mam człowieka, którego znam od lat. No to prawda. Lepiej nie chorować. Lepiej nie chorować. Być może o tym również w którymś z najbliższych programów porozmawiamy, bo chyba zbyt szybko zapomniano o tym, jakie warunki panowały w czasie epidemii i z czym się musieli pacjenci, tacy jak mój dzisiejszy gość, właśnie zmagać. No ale dziś porozmawiamy o sytuacji w energetyce w związku z wojną. Zaznaczam też, że rozmawiamy w dniu, dzisiaj jest 8 kwietnia. Mówię to dlatego, że czasem wydarzenia się jak dezaktualizują, oceny bywa też, że się dezaktualizują. Wiemy, że w tym momencie jest w omawianiu jeden z pakietów sankcji, piąty pakiet sankcji unijnych, który ma obejmować między innymi przynajmniej niektóre surowce, a nasza rozmowa ukaże się we środę, dlatego to zaznaczam, że mamy tu pewien margines ewentualnego błędu. Czasy są dynamiczne. I drugie zastrzeżenie na początek, które bym zrobił, jest takie, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby ocenić merytorycznie to, co się dzieje, bez jakichś wzlotów emocjonalnych. Tego mamy aż za dużo, a warto porozmawiać o tym, co rzeczywiście możemy zrobić, co nam się może nie udać, jakie koszty poniesiemy. I chyba o te koszty bym cię zapytał najpierw, ponieważ w momencie, kiedy pan premier ogłosił, że zamierzamy się wycofać, na razie to jest tylko ogłoszenie zamiaru, no mamy jedną rzecz, czyli mamy tę ustawę, która nakłada embargo na rosyjski węgiel. Tak, ona jest. Już jest faktem. W momencie, kiedy rozmawiamy, ta ustawa poszła do Senatu. Więc tutaj mamy ten jeden element. Dwa pozostałe elementy na razie są w zapowiedziach, czyli ropa i gaz. I nikt, łącznie z panem premierem, łącznie z panem Piotrem Naimskim, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury, krytycznej infrastruktury energetycznej, nikt nie potrafi konkretniej, nawet w przybliżeniu, powiedzieć, ile byśmy zapłacili, gdyby to było nasze jednostronne wycofanie się z tych surowców. Czy my tego nie słyszymy ze strony rządu dlatego, że tego się rzeczywiście nie da oszacować, czy dlatego, że te koszty są tak druzgocące, że mogłyby obywateli przestraszyć? No to zależy oczywiście, o którym sektorze mówimy. Sektor węgla, sektor gazu i sektor ropy to są zupełnie inne przestrzenie. Chyba najwięcej emocji wzbudza sektor gazu, bo to jest taki temat, który jest bardzo sexy. Często o nim mówimy, kojarzy się z Gazpromem. Baltic Pipe, tak. A tak naprawdę on nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest sektor ropy, o którym jest dużo ciszej. Dlaczego? Ponad 30% wpływów budżetowych Federacji Rosyjskiej to jest sprzedaż ropy naftowej. No a dla Polski ropa to paliwa. Ropa jest przerabiana w dwóch krajowych rafineriach, w Gdańsku i w Płocku. Produkujemy tutaj paliwa. No i wahania cenowe związane z ropą niemal natychmiast przekładają się na ceny paliw. A biorąc pod uwagę, że mamy w tej chwili w Polsce szalejącą inflację, no mogą być też czynnikiem, który podniesie tą inflację. Jak to jest z tymi kosztami? No, to nie jest do końca tak, że rząd nie mówi o tych kosztach. Około tygodnia temu w polskim radiu była wypowiedź pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, który powiedział następujące zdanie. Oczywiście możemy skończyć z rosyjską ropą, ale dywersyfikacja będzie kosztować. No tak, i tu zacytuję jeszcze jedno, które mi się bardzo spodobało, bo też słuchałem tego wywiadu, kiedy Piotr Naimski z wielką dyplomacją powiedział,
Raczej bym się nie spodziewał radykalnych obniżek. Chodziło tutaj o ropę, właśnie o benzynę. Tutaj warto też pewnie naszym widzom wytłumaczyć, że Piotr Naimski ma niesamowitą swobodę taką systemową wypowiadania się na ten temat, dlatego że on kontroluje spółki operatorskie, więc tak naprawdę kiedy ceny drastycznie wzrosną, to opinia publiczna niemal natychmiast zacznie atakować Orlen, który nie podlega panu ministrowi. Więc to jest dość komfortowa sytuacja, bo może sobie przy okazji załatwić pewne pewnie porachunki polityczne, bo nie jest też tajemnicą, że obóz rządzący również w tej sferze energetycznej no nie zawsze żyje ze sobą w przyjaźni. A tutaj różnic pomiędzy panem Obajtkiem a panem Naimskim jest dość sporo i to nie tylko w sferze właśnie ropy naftowej, ale na przykład też energetyki jądrowej, bo Orlen w tej chwili chce budować małe reaktory jądrowe, pan minister Naimski nadzoruje budowę dużych, także tych sporów jest tam sporo, ale to co powiedział pan Naimski w przypływie szczerości, no jest prawdą, będzie drożej. Dlaczego będzie drożej? Ja nie jestem w stanie tego oszacować, ale to, że będzie drożej jest jasne jak słońce z prostej przyczyny. Otóż ropa rosyjska jest gorszej jakości niż ta wydobywana na Zachodzie, ale jest też znacznie tańsza. Polskie rafinerie to wykorzystują, bo nauczyły się bardzo efektywnie przerabiać tą gorszą jakościową ropę rosyjską, kupować ją po tańszej cenie, produkować wysokiej jakości paliwo i tą różnicę pomiędzy tańszą rosyjską ropą a droższą zachodnią, nazywamy to zjawisko dyferencjałem, ładnie sobie koncerny naftowe wkomponowują w zyski. Krótko mówiąc, jest to pewnego rodzaju bonus. Na jednej baryłce to w tej chwili jest nawet kilka dolarów. I taki bonus powoduje, że no jednak ciężko będzie odejść zupełnie od rosyjskiej ropy, bo to jest... Czyli to są też po prostu zarobki naszych rafinerii. Oczywiście, również. Że tak. A jeszcze jedno pytanie, bo cały czas krążą takie, no to nie są jakieś przypuszczenia, tylko to są konkrety, że Orlen w tej chwili bardzo mocno podwyższył, no nie w tej chwili, tylko już jakiś czas temu, ale już w trakcie konfliktu podwyższył swoją marżę i na tej marży bardzo dużo zarabia. Czy ty zauważyłeś to zjawisko? No to jest jeszcze inny obszar, czyli kwestia cen paliw związanych z tym, co się dzieje na świecie. To jest jeden z tematów, który teraz opozycja bardzo mocno podniosła. Pojawiła się nowa marża modelowa polskich rafinerii, w tym Orlenu. I mówi się o tym, że wzrosła kilkaset procent, ale marża modelowa... O tym właśnie mówię. Nie, tak, marża modelowa to nie jest marża rafineryjna, czyli tłumacząc w prostych słowach, tak naprawdę to, jaka jest marża Orlenu czy Lotosu, jest tajemnicą przedsiębiorstwa i ona nie jest tożsama z marżą modelową. Marża modelowa to jest pewien sygnał dla inwestorów, który pokazuje, jak wyglądają w tej chwili czynniki makroekonomiczne. No a wyglądają następująco. Po pierwsze, mamy sytuację, w której ropa bardzo mocno zdrożała. Mieliśmy okres od 2014 roku taniej ropy. On się skończył przez turbulencje covidowe, a teraz wojnę na Ukrainie. Być może nastąpi korekta, to będzie zależało od kartelu naftowego OPEC, ale na razie to są znacznie wyższe ceny niż były jeszcze rok, dwa lata temu. Druga sprawa, no już związana z polityką pieniężną polską, no to jest słaba złotówka. No, musimy mieć świadomość, że ropę kupuje się w dolarach, więc jeżeli złotówka jest słaba, to natychmiast cena ropy idzie w górę. I to przełożenie jest kilkudniowe. To nie jest tak, że ktoś złośliwy siedzi w firmie rafineryjnej i po dwóch, trzech dniach podwyższa cenę, jak tylko coś się dzieje na rynku, ale to wynika z kilku kwestii. No po pierwsze, mamy określoną ilość magazynów i tam są, magazynowane zasoby strategiczne. Mamy ustawę, że w Polsce trzeba na 50 dni posiadać ropę czy paliwa w razie kryzysu. A po drugie, te kontrakty są tak skonstruowane, że przełożenie jest niemal natychmiastowe przy wahaniach. Generalnie... To też jest bardzo ważne, co mówisz, to znaczy, że, bo ludzie się często bulwersują, ja zresztą też, tym, że właśnie tak natychmiast skaczą ceny, prawie że natychmiast, jak tylko jakiś czynnik na nie wpływa, czy to zwyżka cen ropy, czy to osłabienie złotówki, ale z tego, co mówisz, wynika, że to po prostu, tego się po prostu nie da uniknąć, że to tak nie musi da się uniknąć, być. Dlatego, że rozliczenia są tak skonstruowane z dostawcami surowca. W związku z tym polskie rafinerie, które same nie produkują ropy albo produkują niewielką ilość, jak na przykład Lotos na Bałtyku ma swoje platformy wiertnicze,
ale to są bardzo homeopatyczne ilości. No w związku z tym, żeby ropa płynęła, te rozliczenia są płynne z dostawcami. A skoro są płynne i koncern musi ponosić te koszty na bieżąco, aby dostawy płynęły, to musi je przekładać też w sieci detalicznej na konsumentów, no bo to jest główny zarobek firmy, tak? Sprzedaż urobku, czyli wyprodukowanych paliw. Czyli to, co wiemy na pewno, to wiemy, że jeżeli byśmy rezygnowali z rosyjskiej ropy, to będzie drożej. Nie możemy w tej chwili... Niekoniecznie mogłoby być drożej. Będzie drożej, jeżeli zostaną wypełnione słowa Mateusza Morawieckiego. Musimy mieć świadomość tego, że... Czyli które konkretnie? Też skończymy z rosyjską ropą do końca roku. A, czyli ten chodzi o termin, nie o to, że w ogóle kończymy. No bo tutaj ja też jestem zdania, że trzeba no, przynajmniej radykalnie ograniczyć w kwestii, bo my jesteśmy bardzo uzależnieni jeszcze wciąż od ropy rosyjskiej, więc tak, ale termin, tak? Chodzi o termin. Jeśli mogę tutaj właśnie dwa zdania, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy nasi słuchacze mają świadomość tego, ale w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy, Polska zużywała ponad 80% rosyjskiej ropy w swoich rafineriach. W tej chwili to jest poniżej 50%. Wczoraj pojawiła się wypowiedź, że w przeciągu miesiąca, dwóch to będzie 30% nawet. No ale powiedzmy, że jeszcze kwartał temu to było poniżej 50%. To jest bardzo duży postęp, prawda? W ciągu zaledwie 6 lat tak naprawdę. I to pokazuje, że można drastycznie ograniczać przerób rosyjskiej ropy i zakupy no, krwawych surowców od Putina bez przełożenia tego na barki Polaków, bo ceny paliw są w miarę stałe przez ten okres i są dość atrakcyjne w skali Europy. No oczywiście możemy dyskutować o sile nabywczej Polaków, ale jednak te 6 lat pokazało, że można drastycznie zmniejszyć uzależnienie od rosyjskiej ropy i nie przerzucić kosztów na Polaków. Jakim sposobem? No, takim sposobem, że można efektywnie poszukiwać szans rynkowych, negocjować kontrakty, to wymaga czasu, a czasem, tak jak w najnowszym porozumieniu z saudyjskim potentatem naftowym Saudi Aramco, można obniżyć koszty logistyczne. Saudi Aramco obejmie 30%, czyli mniejszościowy, niegroźny pakiet udziałów w rafinerii gdańskiej, no ale dzięki temu będzie dostarczać ropę nie tylko dla polskiego klienta, ale też na własne potrzeby i będzie to można robić razem z Orlenem w ramach tych samych tankowców. To drastycznie obniży koszty, dzięki czemu nie odczujemy tego na stacjach. No ale w sytuacji, w której politycy mówią takim firmom jak Orlen, musicie to zrobić w 6 miesięcy natychmiast, no to nie trzeba być ekspertem od rynku naftowego, żeby wiedzieć, że dobrze wynegocjowany kontrakt i to jeszcze przy takich wolumenach, no nie da się załatwić w 6 miesięcy. No ja bym jeszcze dodał, że jeżeli kontrahent, potencjalny kontrahent wie, że jego partner ma nóż na gardle i musi, bo tak mu kazali politycy, no to nie będzie skłonny do ustępstw, bo wie, że to otóż on, to jego pozycja jest mocniejsza w tym momencie. Ale chciałem ci jeszcze zapytać, pozostając wciąż przy ropie, jakie znaczenie, bo ty mówiłeś o zwiększeniu wydobycia przez OPEC, wiemy, że OPEC, tak jak powiedziałeś, na razie nie jest chętny. Jakie znaczenie mogą mieć dwa czynniki, no właściwie rozbijając to na kraje trzy, czyli po pierwsze uwolnienie rezerw przez Stany Zjednoczone, co zaczęło już następować i po drugie te oczekiwane bardzo ewentualne porozumienia z Iranem i z Wenezuelą. To jakieś 3 tygodnie temu dużo się o tym mówiło, że to w zasadzie już prawie, że zostało dokonane. No, na razie nie słyszymy o rezultatach, ale wiemy, że z tych dwóch krajów mogłoby popłynąć dużo ropy, być może potencjalnie też do Polski. Jakie to by miało znaczenie? W pierwszym przypadku, czyli uwolnienie rezerw przez Amerykanów, no będzie to miało wpływ na rynek, ale krótkotrwały. Czy taki efekt utrzyma się ze względu na wielkość amerykańskich wolumenów? Być może przy sprzyjających wiatrach około kwartału. Natomiast porozumienie z Iranem może mieć wpływ demolujący Rosję na rynkach naftowych, dlatego że wydobywana ropa przez różnych producentów w różnych częściach świata różni się od siebie gatunkowo, zakwaszeniem, ciężkością. Natomiast ropa irańska jest idealnym zamiennikiem ropy rosyjskiej. Krótko mówiąc, Irańczycy mogliby wejść niemal natychmiast ze swoimi dostawami we wszystkie miejsca, gdzie w tej chwili dominują dostawcy rosyjscy. To jest dla Rosji śmiertelne zagrożenie, szczególnie teraz, kiedy w
Federacja Rosyjska jest obciążana kolejnymi sankcjami. Również, o czym się mało pamięta, no, głównym elementem sankcji unijnych jest zakaz dostaw do Rosji technologii rafineryjnych. Czy nie będą mogli naprawiać swoich rafinerii, modernizować? Może zbyt twardo powiedziałem, bo są przecież Chiny, ale... No, ten technologiczny wątek sankcji wydaje się w ogóle bardzo efektywny, tylko że w dłuższym czasie. Tak. No i teraz wracając do tematu Irańczyków. To jest temat nie nowy w Polsce, dlatego że w 2016 roku, czyli zaledwie 5 lat temu, PKN Orlen miał swoje biuro w Teheranie i brakowało kilku tygodni do podpisania umowy długoterminowej na dostawy irańskiej ropy do Polski. Ale ówczesna administracja amerykańska postanowiła izolować Iran. Jak wiemy, doszło do takiej izolacji. Ten kompromis nuklearny się wywrócił. No, niejako w ramach rekompensaty otrzymaliśmy pierwszą długoterminową dostawę ropy, pierwszy długoterminowy kontrakt z Arabii Saudyjskiej. Czyli śmiertelnego wroga Iranu, ale przy okazji też sojusznika amerykańskiego. Dzisiaj, kiedy Iran może wrócić do gry, oczywiście temat irańskich dostaw do Polski powróci, bo jesteśmy rynkiem, na którym udział rosyjskiej ropy jest bardzo duży. No ale jest jedno ale. To mogą być dostawy efektywne kosztowo, to mogą być dostawy, które łatwo zastąpiłyby rosyjską ropę, ale strategicznym partnerem Polski jest w tej chwili Saudi Aramco, saudyjskie. A Saudowie i Irańczycy, albo inaczej mówiąc Persowie, no to są, chyba można użyć takiego sformułowania, śmiertelni wrogowie. W związku z tym nie wiem, czy to się ułoży, nie wiem, czy to będzie możliwe w tej chwili, żeby większe ilości irańskiej ropy się tutaj pojawiły. Raczej, na co wskazuje praktyka biznesowa PKN Orlen, będzie się pojawiało coraz więcej ropy saudyjskiej. I no, mamy tutaj w tej chwili do czynienia ze spektakularnym porozumieniem, ponieważ Orlen i Lotos się łączą i jednym z elementów tej fuzji jest właśnie, tak jak już wspominałem, objęcie 30% mniejszościowego pakietu udziału w rafinerii gdańskiej przez Saudów. W zamian za to uruchamiają oni dostawy do końca tego roku 20 milionów ton ropy z Arabii Saudyjskiej. Jaka to jest ilość? Proszę sobie wyobrazić, że PKN Orlen posiada rafinerie i aktywa w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Litwie i w Niemczech. Przy czym rafinerie posiada w Czechach, w Polsce i na Litwie. I 50% potrzeb wszystkich tych zakładów będzie zaspokajać ta dostawa uruchomiona czyli przez Saudyjczyków. Dużo, to jest naprawdę dużo. To jest gigantyczne. A jak to wygląda kosztowo? Jak droga jest ta ropa z Arabii Saudyjskiej? Uwielbiam te pytania, ponieważ to jest tajemnica handlowa przedsiębiorstwa, więc możemy jedynie spekulować. Natomiast to będzie widać bardzo szybko po wynikach kwartalnych Orlenu. Na razie pozostają one rekordowe, a już duże wolumeny saudyjskiej ropy są sprowadzane do Polski, co pokazuje, że to jest dobry biznes. No to jeszcze pytanie o tę Wenezuelę. Ja czytałem, że w Wenezueli, abstrahując od tego, czy się porozumienie polityczne uda zawrzeć, ale że znaczące zwiększenie wydobycia ropy, tak żeby ona również mogła częściowo przynajmniej zastąpić ropę rosyjską, wymagałoby jednak poważnych inwestycji w infrastrukturę, czyli nie byłoby takie natychmiastowe. W przypadku Polski, po pierwsze nasi słuchacze powinni mieć świadomość tego, że polskie rafinerie mogą przerabiać dowolny rodzaj ropy, a osobą, która zrobiła najwięcej dla bezpieczeństwa naftowego Polski jest Edward Gierek, który zbudował naftoport w Gdańsku i rafinerię gdańską. I obydwa te obiekty powstały po to, by sprowadzać ropę z Zatoki Perskiej. Zrobił na złość Sowietom. Nie będę lukrował towarzysza Gierka, tak jak to ma miejsce w niedawnej produkcji filmowej, ale akurat to mu się udało i faktycznie w ogóle taka jest geneza zakładu w Gdańsku. On nie był w ogóle na rosyjską ropę przewidziany, tylko na ropę z Zatoki Perskiej. Inną sprawą jest to, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli to zjawisko tego, że instalacje polskie bardzo efektywnie mogą bez żadnych strat przerabiać rosyjską ropę, która jest tańsza niż ropa z Wenezueli, prawdopodobnie również z Arabii Saudyjskiej i na tym rafineria bardzo dobrze zarabia. W związku z tym też przyjętą praktyką w Polsce jest blendowanie, czyli mieszanie ropy w odpowiednich proporcjach w taki sposób, że część tej ropy jest ropą rosyjską,
a ropę innych gatunków się w niej rozcieńcza. I jakby tutaj jest nadal wąskie gardło w Polsce i w naszym sektorze naftowym, bo PERN, czyli spółka taka operatorska, nadzorująca jakby właśnie te sieci magazynów i ropociągów w Polsce, rozwija zdolności związane z blendowaniem, czyli mieszaniem ropy i jej magazynowaniem, bo co prawda możemy sprowadzać takie ilości ropy, że jesteśmy bezpieczni do Polski, nawet gdyby Rosjanie odcięli nas od swoich dostaw, ale jeżeli tych gatunków równocześnie będzie bardzo dużo, to nadal mamy pewne problemy z tym, żeby te poszczególne gatunki od siebie oddzielić w magazynach i odpowiednio mieszać ze sobą. Cały czas potrzebujemy inwestycji czyli w tą infrastrukturę. Podsumowując to, co dotychczas mówiłeś, mamy perspektywę odejścia od rosyjskiej ropy, nawet całkowitego. Trudno będzie to zrobić w czasie zakreślonym przez pana premiera. W każdym razie w sumie łatwo. Trudno dla społeczeństwa. Trudno dla społeczeństwa, tak. To chciałem właśnie powiedzieć. Trudno w sensie finansowym, bo to tak by nas bardzo dużo kosztowało. Gdybyśmy mieli na to więcej czasu, to jest duża szansa, że udałoby się to zrobić w znacznie mniej odczuwalny sposób. No to ostatnie pytanie w tym wątku brzmi, w twojej ocenie, jak dużo czasu byśmy potrzebowali, żeby właśnie taki efekt w miarę gładkiego finansowo przejścia na inne rodzaje ropy osiągnąć? 2-3 lata. 2-3 lata, bo dotychczasowa praktyka PKN Orlen pokazuje, tak jak żeśmy już o tym mówili, że udało się zredukować około 40% wolumenu ropy potrzebnej dla rafinerii w 6 lat. A nie odbywało się to pod taką presją i przy takich realiach geopolitycznych. Poza tym też relacje na przykład z dostawcą saudyjskim są na zupełnie innym poziomie w tej chwili, bo jest w tej chwili partnerem bardzo bliskim, współwłaścicielem rafinerii gdańskiej za moment. W związku z tym myślę, że horyzont 2-3 lat jest jak najbardziej realny, by po pierwsze skończyć z krwawą ropą Putina, a po drugie nie zafundować polskiemu społeczeństwu terapii szokowej. No właśnie, o tym już może nie będziemy mówić, bo nie jesteśmy tu, żeby robić podstawowy wykład z ekonomii, jak cena benzyny, oleju napędowego, zwłaszcza bo na oleju napędowym cały transport towarów przecież się opiera. No to myślę, że widzowie Polski na serio takie mechanizmy doskonale rozumieją. Pozostaje trzymać kciuki, żeby to się właśnie w takim spokojnym tempie odbyło, ale żeby się odbyło, bo tu obaj jesteśmy zwolennikami tego, żeby się to stało. To teraz pomówmy trochę o gazie. Jeżeli chodzi o gaz, mamy zapewnienia, że Baltic Pipe, rurociąg z Norwegii, będzie gotowy do jesieni tego roku. On nie jest jeszcze fizycznie gotowy nawet, bo widziałem takie informacje, że tam transport rur został dostarczony na wybrzeże, czyli że jeszcze tam trzeba więcej położyć. Jest już fizycznie gotowy. Jest już fizycznie gotowy. Chyba ostatnie prace w Danii się w tej chwili jeszcze odbywają, ale to w części lądowej. Ta morska część jest już ułożona. Te rury, które dotarły parę dni temu do Gdańska, są przeznaczone na inny projekt zupełnie, w Wielkopolsce. A to widocznie jakaś może nie do końca ścisła informacja. W każdym razie, mamy ten rurociąg. Rurociągu się też nie uruchamia odkręceniem kurka. Co tam jeszcze jest potrzebne, żeby gaz popłynął do nas z północy? No potrzebny jest gaz. Czyli po prostu kontrakt na gaz, tak? No w tej chwili sytuacja wygląda tak. Jesienią Baltic Pipe będzie fizycznie gotowy i popłynie nim pierwszy gaz, ale nie będzie pełna moc dostępna, bo było pewne opóźnienie w Danii, w części lądowej, związane z ruchami ekologicznymi. Natomiast jest zapewnienie inwestora, czyli spółki Gaz System w Polsce, i partnera duńskiego spółki Energinet, że od 1 stycznia będzie pełna moc tego rurociągu. No to jest bardzo ważna deklaracja, dlatego że dokładnie w tym samym momencie, kiedy ta pełna moc będzie dostępna, już nie będzie, wygaśnie po prostu kontrakt z Rosją. Więc będziemy mieć sytuację, że będziemy mieć rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu, będziemy mieć nowy gazociąg Baltic Pipe, który nam dostarczy gaz z tego szelfu norweskiego i będziemy mieć dość duże wydobycie własne. I to powinno na moment wystarczyć. Będziemy mieć krótkie poczucie komfortu. A ten Baltic Pipe ma taką przepustowość, z tego co pamiętam, że jest w stanie przesłać mniej więcej tyle gazu, ile braliśmy z Rosji. Tak. I skąd ten gaz będzie się, skąd zostanie wzięty?
Od 2 lat PGNiG aktywnie inwestuje na szelfie norweskim, czyli po prostu w złoże gazu na Morzu Północnym i Morzu Norweskim. No i szacuje się, że to będzie około 1/3 tej rury, to będzie własny gaz PGNiG-u, czyli atrakcyjny cenowo z własnych złóż. Resztę po prostu dostawca norweski według deklaracji PGNiG-u dostarczy, czyli to już spółka, będzie droższe. Czyli spółka Equinor. No tak, nie wiemy oczywiście ile, ale no to będzie widać pewnie w pośrednich danych gospodarczych w przyszłym roku i w wynikach spółki też. Czy będzie droższy? No, ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę nie wiadomo. W Polsce to jest nietransparentne. To jest tajemnica kontraktowa PGNiG-u. A dlaczego powiedziałeś, że będziemy mieć krótkoterminowy komfort? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że możemy zrezygnować z dostaw rosyjskich w styczniu przyszłego roku, zastąpić je całkowicie gazem z innych źródeł dzięki tym inwestycjom. No ale mamy do czynienia w Polsce z zjawiskiem, które się wymknęło trochę spod kontroli i nie zostało też odpowiednio szybko zauważone przez polskie władze. Otóż tempo wzrostu zużycia gazu w Polsce jest nieprawdopodobne i według danych rządowych w ciągu 5 nadchodzących lat, czyli do roku 2026, wzrośnie konsumpcja gazu w Polsce o 1/3. A z czego to wynika? Wynika to z 2 zjawisk. Po pierwsze, odchodzimy od węgla i inwestujemy w inne stabilne źródła energii wzmacniające nasz system energetyczny. No i tak się złożyło, że jeszcze przed wojną na Ukrainie głównie były to inwestycje w gaz ziemny, czyli nowe elektrownie gazowe. Niemalże wszystkie firmy w Polsce inwestowały w te nowe elektrownie gazowe. Stąd naciski Polski na Komisję Europejską, zresztą skuteczne, aby przedłużyć życie gazu ziemnego w Europie. Zostało... Ale też prywatni konsumenci często, to jest pewnie mniejszy procent wolumen zużycia, ale ogrzewanie gazowe, prawda? No więc drugi powód tej szybko rosnącej konsumpcji gazu w Polsce, w zasadzie morderczo rosnącej, no to jest gazyfikacja kraju. Wiele obszarów w Polsce, na przykład Podlasie, jest niezgazyfikowanych i w tej chwili to się bardzo intensywnie odbywa. Są ludzie przyłączani do sieci. No efekt jest taki, że tak jak powiedziałem, zużywamy dzisiaj 19-20 miliardów metrów sześciennych rocznie, za 5 lat będzie to 30 miliardów. No i teraz pytanie, że skoro będziemy mieli przy wycięciu rosyjskiego gazu komfort w przyszłym roku, czyli te 20 miliardów będzie zbilansowanych z źródeł nierosyjskich, to co za 5 lat, tak? No i tutaj pomysł rządu jest dość prosty. Albo dzierżawa, albo budowa nowego terminalu, tym razem pływającego w Zatoce Gdańskiej. Natomiast taka jest oficjalna narracja rządu. Ja się zapoznałem z tymi danymi i to jest ciekawe, dlatego że tam się mówi o pozyskaniu między 6 a 12 miliardów. Nie ma takich jednostek o takiej mocy. Mówi o pływających terminalach, co może oznaczać, sugerować, że będziemy potrzebowali 2 terminale nowe pływające. No i wszystko byłoby oczywiście dobrze, bo Polska dość perspektywicznie podchodziła do dywersyfikacji. Jest krajem jednym z najlepiej zabezpieczonych na te turbulencje wojenne. Paradoksalnie możemy być z siebie dumni, w przeciwieństwie na przykład do Niemców. Ale pozyskanie czy dzierżawa tych terminali może być teraz trudne, dlatego że wszystkie państwa europejskie gwałtownie idą w tą samą stronę. No i mamy tak, deklaracje niemieckie o tym, żeby pozyskać 2-3 takie terminale bardzo szybko. Mamy deklaracje Estończyków, którzy wspólnie z Finami też chcą pozyskać taki terminal. No a jak rozumiem, moce, możliwości stoczni w tym zakresie, na przykład Hyundai, który jest znanym dostawcą tego typu rozwiązań, są ograniczone. Bo to wyjaśnijmy naszym widzom, taki pływający terminal to jest trochę tak jak statek, tylko że na stałe zakotwiczony i odbierający gaz i potem przesyłający go rurociągiem na ląd już, natomiast dokładnie, odbierający od gazowca, od statku typu gazowiec. Sam miałem przyjemność odwiedzać taką jednostkę, Litwa ma taką jednostkę w Kłajpedzie. To jest bardzo interesujące, bo nazwa tej jednostki to Niepodległość, co też dużo mówi o obecnych realiach. Zresztą może tutaj trochę dla rozruszenia dyskusji mała anegdota. Otóż pracownikami terminalu w Kłajpedzie są wyłącznie Filipińczycy. Kiedy spytałem przyjaciół litewskich, dlaczego akurat Filipińczycy w Kłajpedzie, odpowiedzieli mi, że z 2 powodów.
Po pierwsze są z nacji azjatyckiej, która jest relatywnie tania, jeśli chodzi o koszty związane z wypłatami. No to jest naturalne jakby. No ale po drugie Filipińczycy to była kolonia hiszpańska, w związku z tym są katolikami i nie generują problemów społecznych. Tak mi powiedziano. Czyli musimy patrzeć perspektywicznie. Na razie jesteśmy w miarę dobrze zabezpieczeni, jeżeli chodzi o gaz. Czyli rozumiem, że ten termin wycofania się z gazu do końca roku no można uznać przy sprzyjających wiatrach za w miarę realny. Jest bardzo realny nawet, z tym, że tak jak mówię, poczucie komfortu będzie krótkotrwałe, bo niemal natychmiast musimy myśleć o kolejnych inwestycjach. No to jeszcze został nam ten trzeci element, pewnie o najmniejszym znaczeniu, powiedzmy przemysłowym czy gospodarczym, ale mam wrażenie, że o dużym znaczeniu dla indywidualnych obywateli, myślę o węglu. Tu już mamy w ustawie, no, która jeszcze nie weszła w życie, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, na razie poszła do Senatu, ale mamy ten zakaz importu węgla i ja, sprawdzając statystyki, stwierdziłem, że co prawda to jest tylko 20% naszego zużycia importowany węgiel, ale za to z tych 20% aż 60% to są indywidualni użytkownicy, czyli ci, którzy po prostu tymi produktami ogrzewają sobie mieszkania. Jest też deklaracja ze strony, czy takie no stwierdzenie padło ze strony prezesa Polskiej Grupy Górniczej, że przynajmniej PGG nie jest w stanie na tyle zwiększyć wydobycia, żeby wyrównać ten odcięty węgiel z Rosji. Bogdanka już również tak wystosowała. Że też nie jest, no tak. No i teraz jest pytanie, no niby to nie jest dużo, pani minister Moskwa w czasie tej konferencji, gdzie pan premier ogłaszał ten program, powiedziała tak trochę lekceważąco, że no to tam raptem 3-4 statki tylko wystarczą. No właśnie. No i teraz jest pytanie, bo niby teraz no, sezon grzewczy się kończy, ale ludzie, którzy wciąż ogrzewają się właśnie, no to są na przykład piece na ten słynny ekogroszek chociażby, już piszą do mnie, wiele osób do mnie napisało na Twitterze, że bardzo poszła w górę cena tego opału, tam od kilkuset złotych za tonę do ponad 2000 już w tej chwili za tonę. Jakie są perspektywy dla takich osób, jeżeli chodzi o odcięcie rosyjskiego węgla? No, import rosyjskiego węgla do Polski to jest między 8 a 10 milionów ton rocznie. Czy to jest mało, czy to jest dużo? Politycy mają pewne poczucie komfortu, dlatego że nie jest tajemnicą poliszynela, że państwowe spółki nie używają tego węgla, tylko korzystają z krajowego wydobycia. W związku z tym politycy mają ten komfort, że energia będzie produkowana i będzie płynąć. Z drugiej strony to jest całkiem dużo, bo nie wiem, czy państwo i nasi słuchacze mają świadomość, ale największa grupa górnicza w Europie, czyli Polska Grupa Górnicza, państwowa spółka, która, jak twierdzi jej prezes, pan Rogala, znajduje się w stanie likwidacji permanentnej. No to jest jego wypowiedź z zeszłego roku, nie moja też, żeby była jasność. Więc sam zasugerował, ciekawe, że masą upadłościową zarządza. Permanentna likwidacja. W ubiegłym roku, w 2021 roku, 23 miliony ton wydobyła. Czyli tu 9 milionów rosyjskiego, tu 23 miliony. To nie jest tak mało wcale. No i tak, no z jednej strony to są, tak jak powiedziałeś, głównie konsumenci indywidualni. Z drugiej strony jest to też spora część jakichś firm ciepłowniczych, które są prywatne. Bo tutaj akurat jest większe rozbicie. Koksownie, małe ciepłownie, to jest ta reszta odbiorców. Tak jest. Więc trzeba będzie czymś zastąpić ten węgiel. Wypowiedzi rządu są dość niefortunne, dlatego że prawdopodobnie tempo przyjęcia tej ustawy, ale też tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska wprowadza w tej chwili na poziomie unijnym embargo na rosyjski węgiel. No jest bardzo duże i nie sądzę, żeby jakieś rozmowy z dostawcami się odbywały wcześniej. Mi się wydaje, że tu się wskazuje na przykład na Australię czy RPA, ale wydaje mi się, że tamtejsze firmy są zakontraktowane przynajmniej na 2 lata do przodu. Więc no będzie sporo gimnastyki, żeby ten węgiel ściągnąć, a gimnastyka zawsze oznacza koszty. No i to, czego mi zabrakło w wypowiedziach rządowych. W tym samym momencie, w którym ogłasza się zerwanie z dostawami węgla z Rosji,
węgla lepszego jakościowo niż węgiel polski i węgla bardzo taniego, bo wydobywanego w Zagłębiu Kuzbaskim metodą odkrywkową, bez poszanowania jakiegokolwiek związanego z normami środowiskowymi, co zawsze rzutuje atrakcyjnie na cenę. Zresztą tu na marginesie powiem, że to jest też tajemnica sukcesu amerykańskiej rewolucji łupkowej. I dlaczego ona się nie udała w Unii Europejskiej? No tam po prostu kwestiami środowiskowymi nikt się nie przejmował. No w tym samym momencie, kiedy ogłaszano w Polsce embargo, powinny zostać ogłoszone osłony nowe socjalne po prostu dla Polaków, bo obawiam się, że drastycznie wzrośnie nam współczynnik ubóstwa energetycznego. No tak definiowane osoby są już sporą częścią naszego społeczeństwa, za chwilę pewnie będzie ich więcej. One głównie posiłkowały się zimą węglem rosyjskim. No i te koszty drastycznie wzrosną, bo nawet jeżeli załatamy tą dziurę, logistycznie jest to możliwe, bo mamy porty, węgiel jest najłatwiejszy, jeżeli chodzi o przeorientowanie dostaw. No ale jednak kontraktacja wywoła pewnie pewien dyskomfort cenowy. Nie bez powodu rosyjski węgiel miał się tak dobrze na polskim rynku. No, był po prostu atrakcyjny rynkowo. Te osoby będą musiały zapłacić więcej, no i pytanie, czy one będą w stanie zapłacić więcej o te kilkaset złotych, bo mamy generalną inflację żywności, mamy za chwilę wzrost cen paliw, mamy wzrost cen energii, mamy wzrost cen gazu dość drastyczny. Część osób przechodziła z ogrzewania węglowego w tej chwili na gazowy w związku z zachętami ekologicznymi, ale też w ramach programów rządowych i unijnych. No w tej chwili przeżywałem duży szok, bo wahania na rynku gazu są największe od kilku miesięcy, są największe od kilku lat. No więc to będzie duży problem społeczny, moim zdaniem, w Polsce. Czyli jedyna, jak rozumiem, pocieszająca rzecz tutaj jest taka, że ten problem ma przynajmniej ograniczony zakres w tym sensie, że on dotyczy pewnej grupy ludzi. No ale o tej grupie ludzi też trzeba pomyśleć i to właśnie, to nie jest mała grupa. No to na koniec jeszcze jedno pytanie o taką koncepcję, może nie tyle zaskakującą, ale zaskakującą, jak się spojrzy na to, kto ją wygłosił, a mianowicie myślę tutaj o pomyśle lewicy, a dokładnie partii Razem, której chyba nigdy w żadnej sprawie nie poparłem, ale w tej sprawie akurat się stuprocentowo zgadzam. Partia Razem taki pomysł przedstawiła, żeby zabronić na poziomie unijnym w związku z sytuacją zamykania tych elektrowni jądrowych, które mogą dalej pracować, które są sprawne. No to jest sytuacja Niemiec, prawda? Gdzie tam chyba jeszcze dwie elektrownie bodajże pracują, miały być zamknięte w tym roku. A jeżeli, powiedzieli przedstawiciele partii Razem, Niemcy nie chcą mieć tych elektrowni, to niech je wydzierżawią Polsce i Polska powinna je wydzierżawić i czerpać z nich prąd. Nie wiem, na ile ten pomysł dzierżawy jest realny z prawnego punktu widzenia, natomiast sam pomysł, żeby zabronić zamykania elektrowni jądrowych z powodów, no powiedzmy sobie szczerze, czysto politycznych albo ideologicznych, takie były niemieckie motywacje, chyba jest całkiem sensowny. Partia Razem, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, choć generalnie powiedzmy nie jest to moja bajka, dość rozsądne poglądy prezentuje. Muszę powiedzieć, że ten pomysł chyba nie jest pomysłem, który się narodził w godzinę czy dwie, tylko jest gdzieś głęboko zakotwiczony w szerszej wiedzy dotyczącej sektora, bo w 2014-15 roku, o czym większość osób nie wie, ale te, które są lata w branży energetycznej, mają taką wiedzę, no istniał pomysł, aby wydzierżawić część elektrowni niemieckich na węgiel, znajdujących się geograficznie blisko Polski przez spółkę PGE. Czyli to jest prawnie możliwe, więc tego to jest typu operacja. Więc to jest prawnie możliwe, natomiast na pewno nie będzie chęci niemieckiej na to, więc pozostanie to w sferze dobrych pomysłów, a nie praktyki. No, natomiast faktem jest, że jakby ten szok cenowo-energetyczny, ten kryzys, którego pierwszy etap mieliśmy jesienią, a drugim etapem jest wojna na Ukrainie, powoduje dość głębokie przeorientowanie stosunku wielu państw unijnych do energetyki jądrowej. No, Niemcy nie są w stanie zrobić tutaj kroku w tył, bo za dużo zainwestowano już w inną wizję rozwoju energetyki. Ale może nie mamy do czynienia z renesansem, ale dość istotną korektą, zmianą w wielu państwach zachodnich. Bo po pierwsze Francja zapowiada nowe inwestycje w energetykę jądrową. Po drugie Holandia, było nie było, kraj stabilny, zachodni, bogaty, zapowiada szerokie inwestycje w budowę nowych elektrowni. Po trzecie Belgia,
ponownie klasyczny kraj Zachodu mówi o tym, aby przedłużyć funkcjonowanie swoich elektrowni jądrowych. Po czwarte, choć mieliśmy Brexit, no to jednak jest to część szeroko pojętej Europy Zachodniej. Nowe inwestycje zapowiadają Brytyjczycy. No i mamy Europę Środkową, która dość intensywnie chce inwestować w energetykę jądrową. Tutaj mamy polski projekt jądrowy, tutaj mamy czeski projekt jądrowy. No i jeszcze z takich państw, które warto wymienić w Unii Europejskiej, Słowenia również chce rozbudować swój istniejący reaktor. I ta gra się toczy. Tutaj głównie dwóch graczy w niej uczestniczy. W zasadzie trzech, ale ten trzeci jest mniej istotny, czyli po stronie europejskiego kapitału i europejskich technologii francuski EDF, po stronie amerykańskiego kapitału Westinghouse. Są też Koreańczycy, południowi Koreańczycy z firmy KHNP. I ta walka o te reaktory się w tej chwili w Europie toczy i coś się zmienia, czego symbolem jest to, że Unia Europejska w grudniu włączyła atom do tej słynnej taksonomii, czyli tego zbioru technologii akceptowalnych i możliwie wspieranych w Unii Europejskiej na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No pozostaje też temat może trochę zbieżny, a nieco odrębny, też szybko rozwijająca się technologia tych małych reaktorów jądrowych, SMR-ów, co w Polsce jest też dość głośnym tematem. Więc przyszłość dla mnie jest nieokreślona. W Komisji Europejskiej mówią, że to będzie przyszłość 100% OZE. Ja nie jestem taki pewny, dlatego że większość technologii, na których ma się opierać przyszłość europejskiej energetyki, nie istnieje, o czym eurokraci nie lubią mówić. A równolegle rozwija się spora część technologii, które już są poza fazą eksperymentalną, a których eurokraci nie uwzględnili w swoich planach. Czyli może być tak, że i oby tak było, że życie po prostu weźmie górę tutaj. Życie może wziąć górę. I tak, i oby tak było. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serię był Piotr Maciążek, ekspert portalu Strefa Inwestorów i autor bloga pod adresem maciążek.substack.com. Zachęcamy do lektury. Ja się Państwu kłaniam. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody. Deszczowo zrobi się w całym kraju, a najintensywniejszych opadów spodziewamy się na Podlasiu i Suwalszczyźnie, a także na Kujawach i w Wielkopolsce. Pozostałe regiony z nieco większą ilością słońca i przelotnym deszczem. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu mogą się pojawiać burze. Na termometrach od 14 stopni w Szczecinie, najwyższa temperatura w Giżycku 18 stopni, w centrum 15, w Warszawie 17 i na południu 16 stopni. Barometry wskażą 997 hektopaskali. Taka pogoda utrzyma się przez cały najbliższy tydzień, dlatego przygotujmy zbiorniki na deszczówkę. Wody gruntowe są na bardzo dobrym poziomie, a owoce tego każdy z nas może obserwować w pięknie przyrody. Spodziewamy się bogatych plonów w tegoroczne żniwa. Witam Państwa w kolejnej prognozie pogody. Od jakiegoś czasu jest ona niestety najbardziej nieprzyjemnym programem telewizyjnym. Dzisiaj także nie mam dla Państwa dobrych informacji. Przez ostatnie 3 miesiące nie spadł deszcz, a synoptycy nie zapowiadają w najbliższym czasie poprawy. W południowej i środkowej Polsce zaczęły wysychać gleby. Stan rzek i jezior nigdy nie był na tak niskim poziomie. Spłonęło już prawie 5 tysięcy hektarów łąk i lasów. To obszar wielkości ponad 7 tysięcy boisk piłkarskich. Mieszkańcy województw podkarpackiego, lubuskiego i pomorskiego zostali ewakuowani. Pożary będą przesuwały się na dalsze obszary kraju. Na Mazowszu butelka wody jest droższa niż benzyna. Wzrastają ceny żywności. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie gospodarze tracą swoje hodowle i uprawy. Dzikie zwierzęta przemieszczają się w stronę miast w poszukiwaniu źródeł wody i pożywienia. Nadchodzi czas, w którym każda szklanka wody się liczy. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Wystarczy, że Ty od dzisiaj zaczniesz oszczędzać wodę i zachęcisz swoich bliskich do zbierania deszczówki.
Szanuj piękno przyrody. Pamiętaj, że Twoje decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Brak wody to brak warunków do życia. Dlatego nie przelewaj. Wyobraź sobie, że pewnego dnia chcesz umyć zęby, odkręcasz kran, a z niego nic nie leci. Idziesz do sklepu, a na półkach brakuje wody. Nie możesz ugotować swojej ulubionej potrawy, bo nie ma wody. I co teraz? Nasza planeta w ponad 70% zbudowana jest z wody. A ile z tego jest dla nas dostępne? Spójrz. 97% jej zasobów to wody słone, niezdatne do picia lub wykorzystania w rolnictwie. Z pozostałych 3% ponad 2/3 jest uwięzione w lodowcach i pokrywach śnieżnych. Pozostaje nam tylko 1%, który musi podtrzymać całe życie na Ziemi. Zapasy tej wody, wolno uzupełniane przez deszcz i śnieg, są zbyt szybko przez ludzi wykorzystywane. Żyjemy w XXI wieku, a nadal ponad połowa populacji cierpi z powodu braku codziennego dostępu do słodkiej wody. Myślisz, że Ciebie ten problem nie dotyczy, bo mieszkasz w Polsce i wody jest pod dostatkiem? Polska na tle innych krajów Europy ma opinię najszybciej schnącego kraju. Statystycznie na jednego Polaka przepada 3 razy mniej wody w skali roku niż na innego mieszkańca Europy. Czy wiesz, że nasze zasoby wody gruntowej są na takim samym poziomie jak w Egipcie? Co możesz zrobić, aby zużywać mniej wody? Nie marnuj żywności, bo do jej produkcji potrzebne są ogromne zasoby wody. Zakręcaj kran w trakcie mycia naczyń i podczas porannej toalety. Jeśli to możliwe, zużytą wodę wykorzystuj do podlewania roślin. Pralkę i zmywarkę uruchamiaj wtedy, kiedy są pełne. Naucz się gromadzić tak zwaną deszczówkę. Pamiętaj, że codzienne małe decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Nasza planeta nie traci wody. To my wyczerpujemy jej źródła w zawrotnym tempie. Brak wody to brak życia. Dlatego nie przelewaj.